Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Gdańsku. Witamy. Właśnie przyjechałem do studia plenerowego Pomorskiej Telewizji Narodowej. Idziemy, patrzymy, co się tu dzieje, bo dostałem informację, że po sztormie wszystko zniszczono. Nie zostało. No jak widać, tutaj trzciny poprzewracane. Tutaj, proszę Państwa, też. O, tu ktoś się ukrył w krzakach. No, ale się uchronił od tego. No, misiek spadł z fotela. Tam pozwalano, samochody powylatywały z trasy. Jak widać, tam deska też postawić, ten obraz. Obraz tam się przewrócił. No, a to ciekawe zjawisko, bo ten obraz tutaj spadł. No, widzimy, wszystko się rozwaliło. Idziemy dalej. Tutaj, proszę Państwa, no, motocykle są wszędzie. Wiadomo. Motocykle są wszędzie. Sprawdzaj zawsze dwa razy. O, właśnie jest motocykl, którym przyjechałem. Proszę Państwa, no i co dalej? No, proszę Państwa, no, no co się stało? No, proszę Państwa, studio Pomorskiej Telewizji Narodowej, plenerowe. Szlak, że tak powiem, rozwaliło się. Rura się łamała. O, tu rurka się łamała. No, proszę bardzo, nogi do góry. I tak to wygląda, proszę Państwa. No, no masakra, no. Co tu się działo? No, tu się wszystko... Wszystko zawaliło, no przez ten sztorm wszystki, proszę Państwa, no my tu kierujemy bez procentów. O, nawet krzesło się połamało. No to normalnie kataklizm, no ja nie wiem, czy to wszystko wiatr zrobił, Holender, czy to wszystko nam wiatr zrobił, no masakra, proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją w czasie sztormu nad morzem. Pajac jeszcze wisi. Pajacu, jak to było, opowiadaj, pajac też trochę pochylony, mało z ławki nie spadł. No, proszę Państwa, no co tu się działo? Makabryja, no pajac z ławki chyba spadną. O, siadaj normalnie tam, się bujaj tam. O, co za numer, no pajacyku. To jest do przodu pochylony, no tak to też może być i do tyłu i do przodu. W każdym razie, tak w każdym razie jest niewesoło, proszę Państwa, bo nawet piłka poleciała, o, gdzieś tutaj krzaki. Tak, proszę Państwa, to wszystko wygląda tutaj paskudnie, no. Pani operatorko kamery, pani reżyser Sylwia, co pani sądzi o tym, czy to zrobił wiatr, czy to jakaś banda wpadła do naszego studia? No, to mógł być wiatr, bo to sztorm był straszny. Naprawdę bardzo silny. 11 w skali Beauforta. Co padało i biało. Tak. No mamy masę roboty, musimy to posprzątać. No może się coś jeszcze uda sklecić. No, rura pękła. No, nawet gałęzie pospadały połamane. Wszystko rozwalało, ale jasna się jakoś. No, jak widać, no. I to jest w Gdańsku wszystko się działo. No tak wygląda niestety po tym tajfunie, no można powiedzieć, bo tyle razy już były wiatry, ale takiego wiatru jeszcze nie było, żeby aż tak rozwalić nam to nasze te studio. No, nasze studio. No teraz jak wiecie, jeżdżę tym wehikułem, bo mam zabrane prawo jazdy, no odwołanie napisałem do samorządnego kolegi odwoławczego, może szybciej, no bo inaczej to do 29 grudnia nie mam prawo jazdy. No ale jakoś sobie daję razem motorowerem, póki dzisiaj nie pada, bo dwa dni lało, to się nie dało jeździć. A dzisiaj pojechałem na zakupy, bo dzisiaj była promocja platynowa w Biedronce, proszę Państwa. No się okazało, że to jakaś wielka lipa i ściema w tej Biedronce, bo tam tylko winogrona były, przepraszam, banany były tańsze. O, a resztę wszystko po normalnych cenach, jak dla wszystkich. Bajery rowery, proszę Państwa, robią z nas wariatów, tych emerytów, żebyśmy do Biedronki tylko poszli. No, pozdrawiamy z Gdańska i z tego naszego, jak to mówią, rozwalonego studia. No i bierzemy się do roboty, prawda, proszę Panią? Bierzemy się do roboty, musimy ten namiot postawić z głowy na nogi. No, dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński i... I Sylwia. Ja, i Sylwia? Jaka? Ziębińska. Też. Ahoj. Redaktor Czerwony Korsarz oczywiście.